Wilfredo Leon, urodzony w lipcu 1993 w Santiago de Cuba, siatkarz do 2012 roku reprezentujący Kubę, a od 2019 Polskę. Gra na pozycji przyjmującego. Od sezonu 2018-2019 występuje we włoskiej Serie A. Od 2016 roku jest żonaty z Polką Małgorzatą. Swoją przyszłą żonę poznał dzięki koledze. Owocem tego małżeństwa jest córeczka Natalia, z którą rozmawiają po polsku i hiszpańsku. Piotr Nowakowski, urodzony w grudniu 1987 w Żyrardowie, gra na pozycji środkowego. Od sezonu 2019-2020 jest zawodnikiem Werwa Warszawa Orlen Paliwa. Karierę sportową rozpoczynał we Wrzosie Międzyborów. 25 lipca 2015 roku poślubił Aleksandrę Wilczewską, którą poznał za sprawą internetu. W czerwcu 2017 roku na świat przyszła ich córka Oliwia. Fabian Drzyzga, urodzony w styczniu 1990 w Bordeaux, gra na pozycji rozgrywającego. Od sezonu 2020-2021 jest zawodnikiem Asseco Resowi Rzeszów. Siatkarz w 2016 roku ożenił się z Moniką Król, która jest specjalistką do spraw makijażu. Owocem tego związku jest córeczka Julia, która przyszła na świat 22 sierpnia 2018 roku. Bartosz Kurek, urodzony w sierpniu 1988 w Wałbrzychu, gra na pozycji atakującego i przyjmującego. W 2018 roku został uznany przez Europejską Konfederację Siatkówki za najlepszego siatkarza roku 2018. 4 listopada 2018 roku zaręczył się z siatkarką Anną Greyman, przyjmującą reprezentacji Polski. Para pobrała się w sierpniu 2020 roku. Michał Kubiak, urodzony w lutym 1988 w Wałczu, gra na pozycji przyjmującego. Obecnie występuje w japońskiej drużynie Panasonic Panthers. Karierę w polskiej lidze siatkówki rozpoczął w zespole Jokera Piła. Siatkarz zawarł związek małżeński z Moniką. Znali się już od czasów szkoły. Owocem tego związku są dwie córeczki, Pola i Zoja. Państwo Kubiakowie obecnie mieszkają w Japonii na przedmieściach Osaki. Paweł Zatorski, urodzony w czerwcu 1990 w Łodzi, gra na pozycji libero. Jest wychowankiem Skry Bełchatów. 21 września 2014 wywalczył wraz z reprezentacją złoty medal Mistrzostw Świata, a 4 lata później powtórzył ten wyczyn. Paweł Zatorski jest w związku małżeńskim z wieloletnią partnerką Agnieszką Ludkiewicz, która jest studentką medycyny, a w przyszłości chce zostać pediatrą. Para wzięła ślub w 2016 roku. Owocem tego związku jest syn Samuel. Artur Szalpuk, urodzony w marcu 1995 w Olsztynie, gra na pozycji przyjmującego. Razem z reprezentacją Polski zdobył Mistrzostwo Świata. Od sezonu 2020-2021 jest siatkarzem Werwa Warszawa Orlen Paliwa. Jego ojciec Stanisław wystąpił ponad 30 razy w reprezentacji Polski. Jego wieloletnią partnerką jest Aleksandra Lach. Para wygląda na zdjęciach na bardzo zakochanych i według mnie świetnie do siebie pasują. Piotr Gruszka, urodzony w marcu 1977 w Oświęcimiu, siatkarz i trener siatkarski. W latach 1995-2011 reprezentant kraju, mistrz Europy z 2009, srebrny medalista Mistrzostw Świata z 2006, trzykrotny uczestnik Igrzysk Olimpijskich. Jego żoną jest Aleksandra Szettel, z którą ma troje dzieci, Marię Aleksandrę, Juliana i Helenę. W 2018 roku małżonkowie wystąpili w drugiej edycji programu Polsatu The Story of My Life – Historia naszego życia. Krzysztof Ignaczak, urodzony w maju 1978 w Wałbrzychu, grał na pozycji libero. Reprezentant Polski w latach 1998-2017 był przyjacielem oraz świadkiem na ślubie Arkadiusza Gołasia. Po tragicznej śmierci najlepszego przyjaciela przejął jego numer z reprezentacji. Żonaty z Iwoną, mają syna Sebastiana i córkę Dominikę, która urodziła się tuż po zdobyciu przez reprezentację Polski Mistrzostwa Europy w 2009. Mariusz Wlazły, urodzony w sierpniu 1983 w Wieluniu, gra na pozycji atakującego.
były reprezentant Polski. Od sezonu 2020-2021 występuje w drużynie Tref Gdańsk. 17 czerwca 2006 roku w kościele Ojców Franciszkanów przy ulicy Reformackiej w Wieluniu wziął ślub z Pauliną Drewicz, z którą ma dwóch synów, Arkadiusza urodzonego w 2009 i Tymoteusza urodzonego w 2015. Arkadiusz Gołaś urodzony w maju 1981 w Przasnyszu, olimpijczyk, reprezentant Polski w latach 2001-2005. W sezonie 2004-2005 reprezentował włoski klub Sempre Bolej Padwa. 21 lipca 2005 w parafii świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Częstochowie poślubił Agnieszkę Dziewońską. Świadkiem ślubu był jego przyjaciel Krzysztof Ignaczak. Arkadiusz zginął 16 września 2005 w wypadku samochodowym na autostradzie A2 w Gryfen koło Klagenfurtu w Austrii. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Ostrołęce. Miał 24 lata. Paweł Zagumny, urodzony w październiku 1977 w Jaśle, rozgrywający. W latach 1996-2014 reprezentant kraju, jest jedynym polskim siatkarzem, który wystąpił na czterech turniejach olimpijskich. 19 lipca 2003 roku ożenił się z Oliwią Prochocką Zagumny. Mają córkę Wiktorię urodzoną w 2004 i syna Mikołaja urodzonego w 2010. Córka w wieku 10 lat rozpoczęła treningi siatkówki w klubie Metro Warszawa. Łukasz Kadziewicz, urodzony we wrześniu 1980 w Dobrym Mieście, grał na pozycji środkowego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za wybitne osiągnięcia sportowe. W 2004 roku poślubił Kamillę, z którą ma córkę Amelię. Małżeństwo zakończyło się rozwodem w 2008. Następnie był związany z florecistką Magdaleną Mroczkiewicz. Od 2011 roku jest żonaty z Barbarą Gołąb-Kadziewicz. Hubert Wagner, urodzony w marcu 1941 w Poznaniu, siatkarz i trener siatkarski. Prowadzona przez niego męska drużyna zdobyła Mistrzostwo Świata w Meksyku w 1974 i złoty medal olimpijski w Montrealu w 1976. Od 1963 do 1978 jego żoną była Danuta Kordaczuk, siatkarka, brązowa medalistka olimpijska. Owocem tego małżeństwa jest syn Grzegorz. Jego drugą żoną była Anna Baraniecka, którą poznał w czasie powstawania filmu Kat. Pobrali się w 1979 roku. Hubert Wagner zginął w wypadku samochodowym w Warszawie w 2002. Przyczyną utraty panowania nad samochodem był zawał serca. Miał 61 lat.